codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarze 9:15 zapraszamy na spotkanie z Jarkiem Adamkiem, gospodarzem programu Temat dla reportera. Jarek jest już w studio. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No i Jarek czeka na Państwa telefony. Oczywiście można dzwonić. Linia wolna. Przypominamy numer. 65 529 5529. Tak jest. I zaczynamy nasz dyżur dzisiejszy i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja tutaj dzwonię do Radia Elki. Zadzwoniłem się? Tak, słuchamy. Proszę pana, ja tutaj dzwonię z Konkolewa. Okej. I chodzi o to, że na ulicy Krzywińskiej w Konkolewie, powiem tak, wybory skończyły się 3 miesiące temu, a plakat, że tak powiem, z partii, która wtedy rządziła, dalej wisi. Nie wiem, zrobicie coś z tym, czy jak to wygląda? My niekoniecznie, ale to jest plakat, czy to jest baner taki duży outdoor? To jest baner, a dokładnie tutaj pana Kalety. Tak, ale to jest takie małe, czy takie duże? To jest takie duże. Takie reklamowe, jak są czasem na tym reklamy różnych innych sklepów i tak dalej? Tak jest, coś takiego. Tak, no, tak, tak. No, więc to są takie powierzchnie, które nie są takimi powierzchniami publicznymi, tylko najczęściej ci operatorzy tych dużych tablic, tych outdoorów, wynajmują to na określone reklamy. No i najczęściej jest tak, że dopóki się nie pojawi nowy reklamodawca, to wisi ten stary po prostu. Jasne, nie? Więc rozumiem. To jest tak z takimi właśnie powierzchniami, które są najczęściej komercyjne i one tam firmy sobie wynajmują to różnym podmiotom. Tak, bo wie pan co, ja tutaj jestem mieszkańcem tej miejscowości i powiem panu tak, sąsiedzi też się skarżą, że to wisi i im się to nie podoba, o, powiem tak. Czasem tak jest z reklamami, że nam się niektóre nie podobają. Myślę, że po prostu, ale możecie się zrzucić i wynająć to powierzchnię, żeby na przykład zareklamować Konkolewo. I powiedzieć, Konkolewo, tu chce się, nie wiem, przejeżdżać ulicą Krzywińską na przykład. Ja myślę, że, bo to czasem jeszcze tak, takie banery polityków powyborcze, to na tych dużych outdoorach, no to wiszą najczęściej tak długo, jak to jest, nawet już skończył się czas wynajmu, ale jeszcze nie ma nowego najemcy, jakiegoś tam sklepu czy firmy, no to tam pewnie tym outdoorowcom się nie opłaca tego po prostu zaklejać, tylko czekają, żeby zakleić już konkretną treść. Nie? Więc no niestety rozumiem, że niekoniecznie jest panu po drodze z poglądami pana posła. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Trzeba wytrzymać, no po prostu, aż się pojawi nowa reklama, ale możecie na przykład właśnie wynająć sobie taką przestrzeń. Zresztą ja myślę, że wkrótce się zacznie kampania kolejna wyborcza. Przypominamy, że prawdopodobnie za 3 miesiące mamy wybory samorządowe. To pewnie ktoś to wynajmie, żeby się reklamować. Jasne. Dobrze, panie Jarku. Wszystkiego bardzo dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam. Kłaniam się. Miłego dnia. Do widzenia. No wiszą, no. Ja tam te plakaty to jeszcze wiszą, gdzie nie gdzie to takie widuję, te małe takie przyklejane w kampanii, to tak jeszcze no w kampanii. Pewnie czekają, aż spłyną z wiosną. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie Jarku, ja tu dzwonię z takiej małej miejscowości, ale już dość chyba znanej panu, bo z Zaborowic i problem wody. Znowu? To już któryś raz, że tak powiem, w ciągu miesiąca. Brak wody na parę godzin, paręnaście godzin, ale nie wiem, czy są na przykład wodociągi bojanowskie robią, minimalizują straty, bo potem po każdej takiej awarii, gdzie to niby się zawsze tłumaczą, przez 2-3 godziny w kranach jest powietrze lub leci, nawet nie wiem, jak to nazwać, co to leci, bo to niektóre gospodarstwa mają ładniejszą, czystszą gnojówkę niż to, co leci z tych kranów. A kto za to zapłaci? Mieszkańcy Zaborowic.
to pewnie także wam to rachunku nie umniejsza. Taka. No na pewno nie, ja jeszcze podnoszą. Wody. No rzeczywiście problem był poruszany, także chyba u nas to było tak, problem no, z wodą. Kilka razy, skoro, tak, problem z wodą w Zaborowicach, co oni tam wtedy odpowiadali, sobie sprawdzę, jak tylko wejdę w to. Zamiast, nie wiem, zainwestować w konkretną rzecz, gdzie pieniądze ponoć na to były przeznaczone, czy tam znaczy pieniądze na to były w środkach w budżetu, ale nie wiem, na co tam przeznaczyli, na coś ważniejszego, typu, nie wiem, chociaż też ważne jakieś tam przedszkole, czy jakieś inne rzeczy samorządowców, gdzie tych samorządowców, większość z nich, to nie powiem, co brzydko zrobić z nimi. No a tak jak właśnie, jak tu też mówił wcześniej telefon był, zmieniły się pewne poglądy, pewne ustroje, pewne władze w Polsce, pewne rządy w Polsce. Może coś się w końcu ruszy. No, czego serdecznie mieszkańcom Zawalowic życzę. Tak, sprawdzam, kiedy co tam gmina wtedy odpowiadała. Pan burmistrz mówi, co wtedy mówił. Podjęliśmy pierwsze kroki, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło. Zamontowaliśmy wydajniejszą pompę, ale rozumiem, że wydajniejsza pompa nie daje rady. No też z tego, co wiem, właśnie gdzieś tam się człowiek już też dowiedział, to już też ładnych parę lat jest niby już wymierzone z... gdzieś tam mają miejsce na odwiert nowej pompy, nowego źródła, no i też jakoś za to się nikt nie bierze. No dobrze. Przypominam, że mamy właśnie początek roku, nowego roku wyborczego. Cuda się dzieją, może i wam się poprawi sytuacja z wodą. Zaborowice w gminie Bojanowo rzeczywiście był zgłaszany kilkakrotnie przez państwa mieszkańców problem z bardzo słabym zaopatrzeniem w wodę, czyli właśnie przerwy w zasilaniu. I jak pan słuchacz mówi, no po takiej przerwie to leci taka brązowa maś bardziej niż woda. Brązowa, czasami czarna, czasami jakaś tam dziwnego koloru. No ale te 2-3 godziny, no, może ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają gdzieś bliżej, ale też mieszkańcy w blokach na tym górnym piętrze, gdzieś tu właśnie, jak my tu z wioski oddaleni daleko, no to te 2-3 godziny spokojnie, to nie leci nic, bo leci coś takiego, że to nawet się, nawet pies na to nie chce spojrzeć. Ile osób mieszka w Zaborowicach? O kurczę, teraz mi pan zadał. Tak mniej więcej. Tam będzie 300, 500. No to prędzej 500. Bo nie pan, no przeliczam po prostu na tak zwane głosy wyborcze. Mhm. Ilu wyborców mieszka? Myślę, że władzom samorządowym... 500, tak. Myślę, że tak. Że 500. Myślę, że władzom samorządowym powinno na tych głosach zależeć. Ja tak wyszperałam na szybko w internecie, że chyba 516, ale no, nie wiem, czy to jest dobre informacje. 516 to licząc tak pi razy oko, z 300 osób ma prawa wyborcze na pewno. Na pewno. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy gminę Bojanowo i rzeczywiście pozdrawiam, problem... Pozdrawiam, miłego dnia życzę. Patrzę, kiedy był ten artykuł o tym problemie i to był maj 22, więc już niedługo będziemy obchodzić drugą rocznicę tego artykułu, kiedy to państwo zgłaszaliście problem z wodą w Zaborowicach. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał wrócić do tych plakatów wyborczych w Konkolewie. Akurat to jest plakat, nie baner. Ach, plakat! Bo to tak, nie dogadaliśmy plakaty, się. Plakaty pana Kalety wiszą do dzisiaj. W okolicach Gostynia, w okolicach Borku Wielkopolskiego, w okolicach Piasków, Hersztupowa po drodze, wszędzie wiszą. Wiszą. Ja robiłem jakiś czas temu zdjęcia na tej nowo oddanej drodze z Wojnowic w stronę powiatu kościańskiego. Taki tam jest mostek malowniczy i mówię, takie ładne zdjęcie, bo tam pięknie takie widoczki były. No i na pierwszym planie kto? Pan poseł. Naprawdę dzisiaj... Te plakaty jego tak. To są, zdaje się, z jakiejś płyty takiej biodegradowalnej. I pewnie pan poseł liczy na to, że użyźni ziemię. Natomiast dzisiaj jest tak, że... Po prostu nie posprzątali. Tak, ale dzisiaj... Jedyny poseł, który został wszędzie. Tak, dzisiaj jest tak, że tak naprawdę gminy mogą już to spokojnie zdejmować, bo już one nie są pod ochroną prawną, te materiały wyborcze. No dlatego, no cóż, gminne służby... Pozdrawiamy, zdejmijcie, wyliczcie sobie dniówkę i wyślijcie panu posłowi do biura fakturkę za posprzątanie. A pana posła serdecznie pozdrawiamy. Pan poseł co prawda bardziej z ziemi kaliskiej, ale jeżeli nas tam słychać, to pozdrawiamy serdecznie i naprawdę już wszyscy wiemy,
bo już nam się utrwaliło przez te ileś miesięcy, że jest taki polityk i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wiemy już, a teraz by wypadało po wielkopolsku porządnie posprzątać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Ja myślę, że takie fakturki bym wystawił. Są specjalne pieniądze w puli sejmowej na biura poselskie. To... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię, żeby po prostu dzieciom mówić i starsi tak samo, bo był wczoraj wypadek śmiertelny, co zginęły te Ukrainki, były na pasach i po prostu, żeby dzieciom tłumaczyć wszystkim to, że nawet jak mają światła czerwone czy tego, bo widzę tylu szaleńców, że nawet na czerwonych światłach przejeżdżają i żeby zwracać uwagę, że po prostu, żeby patrzyły, czy taki kierowca widzi tą osobę, czy nie, czy zwalnia, zatrzymuje się przed przejściem, bo to, że mają pierwszeństwo, że zrobili, to dla mnie to są takie, nie wszyscy na to patrzą. A druga sprawa, czy w końcu rządzący, obojętnie jakiej opcji rządzą, zaczną kwalifikować, że jeżeli ktoś zabija, jest wypadek śmiertelny, żeby to było jako morderstwo. Okej, okay, to... Bo dla mnie inaczej po prostu... Nie, ludzie nie będą uważać na nic. I dopóki się to nie zmieni, to uważam, no, bo wiadomo, nożem czy czymś to ciężko tego, ale samochodem jaki problem, no przecież zasuwa i co się może stać, nie? Przepraszam, to jest moje zdanie, jasne. Ale... Szanownym rządzącym oczywiście to jak zawsze poddajemy pod rozwagę, a państwu po prostu, apel jeżeli naszego ktoś słuchacza... popiera mnie, to bardzo bym też prosił o telefony. Dziękuję. Pozdrawiam, okay, do widzenia. Dziękujemy, a państwo oczywiście rzeczywiście uczulamy uważać mimo wszystko. A ja jeszcze mam taką prośbę w tej porze zimowej, to założyć coś jaśniejszego, a już nie powiem o odblasku, ale chociaż coś jaśniejszego, bo te przejścia nie zawsze są dobrze oświetlone i naprawdę czasem nie widać, że ktoś podchodzi do przejścia. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z taką sprawą, może dosyć taką zabawną, i kierującą bardziej do panów funkcjonariuszy policji naszej leszczyńskiej, ponieważ tutaj mieszkam na ulicy Komeńskiego, na samym środku wyspy, można tak powiedzieć. Aha. I przechodziliśmy z narzeczoną na chodnik tutaj po stronie szkoły trójki, podstawówki. Aha. I zostaliśmy przez policjantów strąbieni. O. Ja nie wiem, czy panowie policjanci nie wiedzą, że tutaj jest strefa zamieszkania i tutaj się jedzie 20 km na godzinę i że pierwszy ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem. Znaczy nie może wiedzą. Ich wysłać na jakiś kurs wyszkalający. Nie wiem. Nie zatrzymali się, nie wyszli, bo bym sobie z nimi porozmawiał, wyjaśnił. O, i chciałbym być świadkiem tej rozmowy. Bo by było naprawdę zabawnie, bo jeżeli oni nie wiedzą takich prostych rzeczy, nie znają się na znakach, no to trzeba ich wysłać na kurs. Tak. Albo niech prawo jazdy robią jeszcze raz. Nie żebym usprawiedliwiał, no ale może byli z sąsiedniego powiatu, gdzie nie ma takich stref zamieszkania i oni nie wiedzieli, biedni, co ten ale znak oznacza. Ale jest jeden znak w przodu, przed wjazdem. Tak, no ma pan rację. Tak, ma pan rację, oczywiście, tylko tak rzuciłem gwoli żałciku słabego, niestety. Natomiast tak. No i usłyszeć trzeba też wszystkich kierowców, bo tutaj pędzą 40, 50, a tutaj się jedzie 20 na godzinę. Strefa zamieszkania, po pierwsze, po drugie, tu jest szkoła obok, tak jak pan zauważył, przedszkole, które tam niedługo, znaczy nie niedługo, ale jest plan, żeby je przenosić, ale na razie jest. Więc starsi ludzie do kościoła chodzą tamtędy. Więc kochani, plac Komeńskiego, bardzo ładne miejsce, rzeczywiście między właśnie kościołem świętego Jana, a tutaj tą częścią już parku Johnstona, tam jest strefa zamieszkania, znak jak byk stoi, a kto jak kto powinien dawać nam przykład, jak nie szanowni funkcjonariusze, więc panowie, nie wiem po co ten klakson był. Może wam się ręka omskła, no nie wiem, może i może, tak, może wie pan. Wiem. Kolega rozmawiał, dyskutował, mi się czasem zdarza, jak gestykuluję w aucie, że czasem pyknę w ten guzik, ten jak to się nazywa, ten przycisk na środku. Dobra, nie, wiemy o co chodzi, dziękuję bardzo. Plac Komeńskiego, strefa zamieszkania, bezapelacyjnie, nie trąbimy na tych, co tam się tam łażą, no bo tak jest w strefie zamieszkania, że ci, co łażą, łazić mogą. Kiedyś nawet, chyba nawet policjant jeden mi powiedział, tam ludzie mogliby w piłkę grać i kierowca nic by nie mógł zrobić, znaczy przepuścić akcję i dopiero wtedy przejechać. I proponuję krótką przerwę, a po przerwie wracamy do tematu dla reportera.
Temat dla reportera potrwa do 9.45, a my czekamy na Państwa telefony pod numerem studyjnym 65 529 5529. Tak nam dobrze idzie od początku dzisiejszego wydania. Jest kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Gostynia, żeby powiedzieć, że nadal ronda są nieoświetlone. Te wszystkie ronda, co było 6 ponoć rondów w Gostyniu jest i żadne nie jest oświetlone. Kiedy to będzie, to nie wiadomo. Te ronda w związku z obwodnicą Gostynia? Te? Znaczy, powiem panu tak. I na Poznańskiej, i w Grabonogu, i podejrzewam, że dwa ronda w Piaskach też są nieoświetlone. Nie wiedziałem, że... A naprawdę trudno się jeździ, będąc, powiedzmy sobie, przyklejonym do szyby, żeby widzieć, gdzie to rondo jest. Aha. Nawet nie wiedziałem, że w Grabonogu jest rondo. Bo teraz mnie pani tu zdziwiła. Tak, jest rondo. Dawno nie byłem. Dawno nie byłem, to prawda. To takie teraz wyrzut sumienia. To zapraszamy do Gostynia pojechać. Po rondach nieoświetlonych. To, za klasztorem to... i właśnie przed Grabonogiem i porobili i widać, nie ma światła. Dobrze. Oświetlenie dróg to jest chyba zadanie gminy, dlatego tu Grabonog. No nie wiem, chyba... bo to jest gminne chyba, nie, ale ja tam nie... Wiem, że kiedyś mi to wytłumaczono, że nawet jak są typu ekspresowa droga, to te oświetlenia są gminne, więc Grabonóg, Piaski, no to będzie gmina Piaski, Gostyń to oczywiście Gostyń, no dobrze, może, wie pani, tu inwestycja jest kosztowna. Liczymy na to, że coś się zmieni, skoro pani wojewoda jest z Gostyniu urodzona, więc może w końcu się doczekamy. No, dobrze, niech. Z tęsknieniem czekamy już od lata. Na wizytę, no niech przyjedzie wieczorem. Znaczy na wizytę może musi osądzić i tak. Pieczątkę podbić, żeby te ronda były oświetlone. Musi wieczorem przyjechać, jak będzie ciemno, to wtedy zrozumie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Ronda gostyńskie, bardzo ważne i wokół gostyńskie, bo jak słyszymy i Piaski, i Grabonóg. Naprawdę, dawno nie byłem w Grabonógu. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja w sprawie tych oświetlenia rond w Gostyniu więcej dowiadowaliśmy się też, także Enea ma 8 miesięcy od oddania do użytku, 8 miesięcy na załączenie lamp. No i 8 miesięcy, a minęły 2, nawet nie chyba. Znaczy na Poznańskiej na przykład rondo było oddane do użytku w czerwcu, także jeszcze im trochę zostało czasu. Tak, dobrze. Dziękuję panu za te informacje. To takie lampy, to panie... Dziękuję i pozdrawiam słuchaczkę poprzednią Paulinę, także dziękuję i życzę miłego dnia. No proszę, to dobrze, że się dogadali. Państwo się może po głosie po prostu poznali. Myślę, że tak. Natomiast 8 miesięcy to prawie jak z dzieckiem, nie? Trzeba czekać, żeby rozbłysło. Znaczy nie dziecko, tylko oświetlenie. Dziecko czasem szybciej może rozbłysnąć. 65 529 5529. Jeszcze 10 minut dzisiejszego wydania tematu dla reportera, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pogadamy sobie, tylko musicie zadzwonić. Więc powiedzcie, co tam jeszcze u was dzisiaj, 5 stycznia, czyli Wigilia Trzech Króli. Jutro święto, w niedzielę święto. Można powiedzieć długi weekend. Co się dzisiaj będzie działo w sklepach? Jezus Marię, 2 dni wolne pod rząd, sklepy zamknięte będą. Społeczeństwo z głodu będzie przymierzać. Dobrze, że przypomniałeś. Tak, dokładnie. Nie zostało ci jeszcze po Sylwestrze tam coś? Sprawdź, bo potem wiosną znajdziesz i będziesz zdziwiona. O, miałam takie coś jeszcze. To Wielkanoc. To zielone, co to było? Mówisz. O, 65 529 5529. Co tam jeszcze tak szybko? Aha, szedłem dzisiaj do samochodu i widziałem, że na Wąskiej naprawiają nawierzchnię. Także była zgłaszana ta płyta na Wąskiej, która tam gdzieś była osunięta, wbita i chyba będzie zrobiona. Także pozdrawiam ekipy, które pracują na Wąskiej. Odbieramy telefon. Myślałam, że miałam włączony mikrofon, ale jest telefon. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeszcze raz ponawiam prośbę o te 16 miejsc parkingowych koło hali Trapez. Cały czas szlabany pozamykane, Trapez zamknięty, a miejsc parkingowych na osiedlu brak.
Tak, tam jest chyba szlaban. By było. Ostatnio panie Jarosławie cudowną wróżką uruchomił to na 2 dni chyba, ale potem szlabany opadły i chyba nic nie zrobiły. No chyba po to ten szlaban właśnie zamontowali, ale znaczy ja myślę, że on bardziej ma sens, kiedy się dzieją jakieś wydarzenia sportowe. No też mi się tak wydaje, tym bardziej, że jaki jest status tak naprawdę tego miejsca. Czy Mosir sobie może to po prostu zamknąć i... No, myślę, że tym to bardziej, jest... że tam jeszcze zauważyłem tak naprawdę... To była kiedyś potraktowana jako droga, bo były znaki drogowe. Tak, tak. I gdyby się tak uprzeć, są szlabany, to nie można wjechać tak naprawdę wzdłuż Lidla na osiedle, bo tam w zasadzie dotyczy tylko, można wjechać tylko pracownikom Lidla, tak? Mm-hmm. A właściwie to całego Manhattanu. No tam chyba już też nie ma to statusu drogi, to jest chyba teren właśnie mosirowski, ale okej. Ale to już tak bardzo prywatnie, skoro to jest własność miasta Leszna? Wie pan, jak to czasem jest, że fajni ludzie to na przykład przyjadą, załatwią sprawę i odjadą, a tacy trochę mniej fajni potrafią stać miesiącami, nie? I może o to chodzi, że czasem właśnie stają, no, blokują. Trudno będzie przeskoczyć raczej. Trudno będzie przeskoczyć, ale dobrze. Pan dyrektor jest nowy dyrektor Mosiru, przypominamy, także pana dyrektora Babczaka bardzo serdecznie pozdrawiamy i prosimy, żeby rozważył tę sytuację, a swoją drogą zapytamy go właśnie o funkcjonowanie tego szlabanu. Dziękuję, czyli po co? Życzę miłego weekendu na całej redakcji. Dziękujemy, miłego dnia. No tak, tam miejsca parkingowe w tym Fytlu, czyli to osiedle przy Manhattanie, no nie jest łatwo. Nie jest łatwo i wiem, bo nieraz tam próbowałem zaparkować. I kolejny telefon. Odbieramy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, chciałem się zapytać, co Urząd Miasta ma zamiar zrobić przy garażach, które są na tym krzyżowce 55 Pułku i Grunwaldzki. 55. Bo zrobili tam parking. Ładny, wybrukowany, wszystko, a my dojazd do garaży mamy we wodzie pod kolana. A to jest teren miejski? I nie wiemy, co tu zrobić. Dopóki ten miał, gospodarka komunalna miała też taki bajzel, przejęli to teraz miasto, przejęło i spokój jest. Nic nie wiemy, co mamy robić tam z tym. Garaże 55 Pułku Grunwaldzka, mówi pan. Tak. I czy one są miejskie? Tak. Czy one są miejskie? Dobrze, no musimy ustalić, kto jest właścicielem terenu i rozumiem, że państwo byście chcieli mieć tam ładnie, twardo i gładko, no, i bez wody. No chociażby do wyrównania albo do coś tam dojść, bo teraz tam jakieś spychy stoją, rozjeżdżają nam drogę, my pod kolana wjeżdżamy tam. Okej, okay. Dobra. Dobra, ustalimy, czy to jest miejski teren i czy miasto może chociażby równać teren, bo inwestycji chyba żadnej tam na razie nie słyszałem, żeby była planowana. Na pewno w budżecie miasta takiej pozycji nie było, jeżeli idzie o finansowanie różnych zadań w tym roku, chociaż może to jakiś drobiazg jest, ale nie wiem. 65 5 29 5 5 29, czekamy bardzo z niecierpliwością na kolejne państwa telefony z Leszna i okolic. Dzisiaj mieliśmy parę telefonów z okolic, także jest dobrze. Albo nie. I taka cisza zapadła, bo... Ja nie wiem, bo to dzisiaj takie śmieszne rzeczy opowiadasz. Prawda, Aneta? Liczę na jakąś interakcję, że wy również coś śmiesznego opowiecie. Ale zacząłeś opowiadać, że szedłeś do samochodu. I to już było śmieszne? Coś, a czekałyśmy, ale... na ciąg dalszy. No mówiłem o ulicy Wąskiej. Dobrze. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja z takim zapytaniem, co to się wczoraj działo, że nie było sygnału Radia LK. Nie mogłem słuchać swojego radia ulubionego. Tak, nie mieliśmy sygnału online, czyli nie nadawaliśmy drogą internetową. Doszło do jakiejś awarii po stronie tej firmy, która nas tam informatycznie obsługuje. O, piaskarka przyjechała. No, walczyliśmy z tym do wieczora, ale wieczorem nasz spec od IT poinformował, że usterka usunięta, więc już myślę, że dzisiaj nie ma problemu.
Nie, dzisiaj nie mam. Tak, mieliśmy, no czasem się zdarza, coś tam walnęło i tak, no i to, ponieważ to była zewnętrzna firma, gdzieś tam z Poznania, no to tak trochę musieliśmy tam, wie pan jak to jest z zewnętrznymi firmami, nie? Więc tak prosiliśmy ich bardzo, no zrobili to, więc chwała im, ale dzisiaj już można nas słuchać online na całym świecie, także ten Dubrownik też nas słucha dzisiaj. No, myślę, że na przyszłość się może... Jakby takie coś zdarzyło, to warto na stronie internetowej jakąś faktycznościach podać informację krótką, że jest. A widzi pan. Przerwa. Dobrze, to przekazujemy na górę naszym tutaj ważniakom z piętra wyżej i niech oni tam już sobie to tamten. A my w każdym razie już nadajemy także internetowo, także można do nas zadzwonić właśnie z Dubrownika na przykład. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, mam takie właściwie dwie sprawy. Do Radia Elka się dozwoniłem. Tak, tak, słuchamy. Pierwsza sprawa to jest taka. Mądrzy tego świata, nazywający się szumnie inżynierią drogową, mogliby się zająć w pierwszej kolejności oznakowaniem wszystkich rond, które po prostu jest wadliwe. Bo wjeżdżając samochodem ciężarowym na rondo nie ma problemu żadnego, natomiast w układzie samochodów osobowych znaki ustawione przy rondzie zasłaniają całą lewą stronę tych wszystkich pojazdów, które na rondo, powiedzmy, już wjechały. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że no, lubimy narzekać na wiele rzeczy, lubimy wiele rzeczy robić, a chodzi mi o jedną sprawę. Wiadukt w Lesznie został, powiedzmy, wyremontowany jakiś czas temu. Położono nowe asfalty. Zrobiono ulicę dworcową, która też ładnie wygląda. Natomiast wizytówką Leszna jest oczywiście wyjazd z ulicy Dworcowej poprzez rondo na ulicę Kasprowicza. No to jest niestety, ale porażka. Ktoś o tym po prostu zapomniał, no bo wypadałoby, żeby powiedzmy ten, czy zjazd z wiaduktu, czy podjazd z, powiedzmy tutaj od ulicy Dworcowej, czy od ulicy Święciołowskiej został też zrobiony po prostu w ramach, nie wiem, osobnego zadania, wspólnego zadania, ale to kto po prostu przyjeżdża pociągiem do Leszna, używa taryfy, no to po prostu chyba się po prostu żegna nogą, jak tą sytuację widzi. Okej. Okay. Czyli szanowny pan sobie tutaj postuluje naprawę, czy jakąś konkretną modernizację ulicy Kasprowicza. Na razie to znaczy, w planach tego nie ma. No, widzę, że nie ma tego w budżecie i chyba w wieloletniej prognozie finansowej też nie. No ja sobie zdaję sprawę z tego. Ale oczywiście postulat jak najbardziej nadajemy i niech rząd, nasi szanowni rządzący, a przypominam, że już niedługo rusza kampania wyborcza, więc różni kandydaci z różnych ugrupowań, jeżeli nie macie biedoki co wpisać do programu, proszę bardzo, tak jest postulat od pana słuchacza, ulica Kasprowicza do zrobienia. Tam parę milionów trzeba będzie w to włożyć, no ale... Tak jak pan mówi, ale najwyższy już czas po prostu, bo robi się różne ulice, które też wymagają jakichś tam remontów. Zaraz, nie neguję w żaden tylko wie pan, jak to jest. Miasto deklaruje zrobienie jednej ulicy, to się zaraz 15 kolejnych odzywa. A kiedy nareszcie my, nie? Więc dobrze, Kasprowicza, dopisujemy do listy. Ja myślę zresztą, że tam gdzieś samorządowcy mają to w tyle głowy. Natomiast no wiecie, no Święciechowska już tutaj czeka tyle lat, nie? Zobaczymy po prostu, bo jeżeli będzie to tak robione, jak jest robione na ulicy 55 pułku, gdzie mieszkam, po prostu od samej przebudowy tej ulicy, po rozmowie z prezydentem, który obiecał coś tam zrobić, później rozmawiałem też w zarządzie dróg. Aha. No niestety komisja szanowna jest taka, jaka jest. No. Zwracałem uwagę na to, że jest to miejsce po prostu, po którym po remoncie urządza się rajdy samochodowe. Reakcji policji żadnej nie ma na to. Po prostu przejścia
są takie, że ludzie uciekają z przejść, żeby rozumiem. Nie zostać rozumiem. Potrąconym. No i takie tak władze nasze po prostu na te rzeczy reagują. Ani żadnego oznakowania na ograniczenie prędkości. No ale ani mamy w całym mieście, ale mamy w całym mieście ograniczenie prędkości, szanowny panie. To tylko to, że są głupi kierowcy i nie przestrzegają. Policji ja trzeba tak. Może faktycznie. Natomiast mówię, no tam. No niestety. No, musimy wrócić z powrotem do państwa. Jak to się mówi, policyjnego albo milicyjnego. Tak, to są uroki tego, że jak droga jest dziurawa, to jest jedna zaleta, nikt tam nie pędzi. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiamy serdecznie, bo musimy już kończyć na dziś. Życzę państwu bardzo miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek o 9:15.